handel bronią i łapówkarstwo. Aresztowano policjantów łódzkich. Policjant tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o handel bronią i łapówki. Na polecenie prokuratury krajowej w Łodzi zatrzymano trzech mężczyzn, z czego dwóch z nich to funkcjonariusze policji. Są oni podejrzani o powiązania ze zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się przemytem i handlem bronią. Zatrzymania są już kolejnym elementem śledztwa Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Krajowej, które dotyczy gangu przemycającego broń z Europy Zachodniej oraz Czech do Polski. Ponadto ich źródłem zaopatrzenia miały być również osoby trudniące się wyszukiwaniem broni i amunicji z okresu II wojny światowej. Sprzedawali ją m.in. innym grupom przestępczym, kłusownikom, a także osobom kolekcjonującym militaria. Łódzkie. Aresztowano policjantów. Zatrzymani funkcjonariusze usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych, a jeden z nich, który został następnie aresztowany przez sąd, zarzut handlu bronią palną i amunicją. Trzecia aresztowana osoba miała bez zezwolenia posiadać broń, a także produkować marihuanę. Prokuratura Krajowa nie informuje, w jakich jednostkach służą podejrzani policjanci. Ogromne postępowanie, jak przekazało CBŚP, śledczy trafili na trop gangu już w 2017 roku i od tamtej pory gromadzą materiał dowodowy. Efektem śledztwa jest zatrzymanie w sumie 63 podejrzanych, przejęcie 110 egzemplarzy broni palnej w postaci karabinów, pistoletów oraz rewolwerów różnego rodzaju i kalibru, ok. 25 tysięcy sztuk amunicji, zabezpieczono również blisko 4 kg gotowych materiałów pirotechnicznych w postaci trotylu i heksogenu, zapalniki oraz dwa ręczne i przeciwpancerne pociski rakietowe. Wśród zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych jest m.in. 42-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, który planował wysadzenie prokuratury rejonowej w Opocznie oraz sądu rejonowego w Opocznie przy użyciu posiadanych materiałów wybuchowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że motywem jego działania było niezadowolenie z rozstrzygnięć w sprawie, w którą był zaangażowany. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące przygotowania sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru i eksplozji materiałów wybuchowych oraz posiadania materiałów niebezpiecznych, przekazała prokuratura krajowa w swoim komunikacie.